Witam serdecznie. Dzisiaj mamy falownik na biureczku 2,4 kW. To jest falownik PIP2424HS. Ten falownik to jest falownik hybrydowy, który do komunikacji posiada, komunikacji zewnętrznej posiada port USB, jak to widać, z taką wtyczką, na taką wtyczkę. I pokażę, jak to wyjście, bo ono nie posiada zewnętrznego wyjścia RS232. I pokażę, jak ten falownik przerobić pod RS232 i podłączyć do EnSolarX-a, czyli do komunikacji bezprzewodowej, żeby kontrolować go przez internet. Także zapraszam na odcinek. Tak więc, jak już wspomniałem, ten falownik nie posiada wyjścia COM, czyli RS232, do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami, które się komunikują przez port szeregowy. Ale jest na to rada, mała przeróbka dla tych, którzy są zainteresowani, to powiem, że da się to zrobić. No, może to nie jest taka robótka dla amatorów, ale jak ktoś posiada trochę umiejętności i chęci, to da się wszystko zrobić. Także dzisiaj pokażę dokładnie, jak to przerobić i jak to podłączyć. Także zobaczcie, ja tu może zrobię zoom na to miejsce. Może później troszeczkę zrobię... Moment, wyjmę to. Pokażę, żeby to było lepiej widać. Zobaczcie, przeróbka wygląda w ten sposób. Bo to urządzenie, jak widzicie, ono posiada komunikację RS232. Ono wchodzi tym przewodem. Tu wchodzi RS232. Ale tu jest konwerter na USB. I przez to wyjście mamy tylko komunikację USB. Natomiast gdybyśmy chcieli się podłączyć, no to musimy tu ominąć ten konwerter. I pokażę, jak to zrobić. Także... zapnę tutaj jeszcze tą kamerkę. Ja przygotowałem tutaj taki mały rysuneczek. I tu będziemy sobie obserwować. Zobaczcie. Tu mam rozrysowane, jak to wygląda. Czyli mamy tutaj falownik. I on wysyła, tak jak pokazywałem, tymi przewodami protokół RS232 na poziomach 3,3 V. Tylko, że ten konwerter, który tu jest w środku, ten układ scalony, to jest konwerter na USB i musimy się tego pozbyć. Czyli musimy zrobić taki jakby bypass. Ja z RX-a wylutowałem ten jeden układ. On leży tutaj. Ten układ trzeba wylutować. Łączymy sobie wyjścia RX-a z wyjściem do USB. Taki bypass robimy i to z tym. I mamy na wyjściu, ja zrobiłem tak, że tutaj przez ten port on wygląda jak USB, ale z niego wychodzi nam RS232. Czyli generalnie ja narysuję może ten układ, jak on wygląda. Ten układ ma tu, nie wiem, bodajże 8 nóżek z jednej strony. Tu jest pierwsza nóżka. Pierwsza. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć nóżek. Tu jest dziesiąta, jedenasta, dwudziesta. I teraz tak. Pierwsza nóżka i czwarta nóżka, to tu jest nasz RX, czyli tu podłączamy naszego TX-a do tego. To jest RX, a to jest TX. Ten układ musimy zdemontować, dlatego że on będzie nam tak jakby zmieniał trochę napięcia i blokował nam napięciowo trochę, zakłócał ten sygnał, więc jego musimy całkowicie wylutować. I po prostu te wyjścia, ten pin 1 i 4, po prostu podlutowujemy do naszego gniazda USB bezpośrednio. I w ten sposób uzyskamy nasz na wyjściu protokół RS232 na poziomach 3,3 V. Tak, to już byśmy mieli tutaj, byśmy mieli TX, a tu RX. No i teraz, jak to podłączyć do EnSolara? Znaczy, niekoniecznie trzeba go podłączać do EnSolara. Ja wezmę ten układ stąd.
Można też go podłączyć do innych urządzeń, które się komunikują przez port COM. Ale ja pokażę tutaj na tym przykładzie, jak go podłączyć na przykład do tego Ensolarka. Bądź wykorzystuje komunikację, jak widzicie tutaj RS-232, ale na poziomie 12 V. Czyli on przechodzi przez taki układ MAX-3232 i poziomy TTL 3,3 V zamienia na plus minus 12 V. Dlatego, tylko że jak widzicie, tutaj mamy wyjścia plus 12-voltowe, jeśli chodzi o ten RS-232, a my potrzebujemy komunikację 3,3 V, czyli TTL. Dlatego tutaj też musimy się pozbyć jednego układu w tym urządzeniu. Ja go może otworzę i pokażę, jak ja to tutaj przerobiłem. Otworzymy sobie to puszeczkę. I zobaczcie, z tego procka wychodzi nam, tu był układ MAX-3232. I te skrajne piny tutaj, te tutaj widać, są połączone takim drucikiem. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ja je po prostu zmostkowałem, czyli poziomy 3,3 V zmostkowałem z wyjściem, które idzie po prostu na tą wtyczkę. Czyli pozbawiamy tego układu konwertera z RS-232 3,3 V na RS-232 12 V. Pozbawiamy go konwertera i falownika też pozbawiamy konwertera, czyli po prostu sygnały ładujemy bezpośrednio. Od razu z procka idą do naszej płytki przez tutaj są takie transoptory. Czyli tak, jak widzicie, w tym solarku trzeba zewrzeć piny, tak jak tu widać. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy z tym prosto naprzeciw. Z ósmym na prosto naprzeciw. Tu są takie dwa z drucika z worki zrobione. A ten układ jest po prostu zdemontowany. I na tym wyjściu mamy już nasz wtedy układ RS-232 na poziomach TTL 3,3 V. I generalnie widzicie, ja tutaj mam zrobiony taki kabelek, że tu wychodzą mu przewody. Pierwszy z lewej to podłączyłem mu tu plus 5 V. Z płytki wziąłem. Pierwszy z prawej to jest masa, a dwa środkowe to są odpowiednio. Tu wychodzi TX, drugi z lewej, a drugi z prawej to jest RX. Zrobiłem go na ten przewód i zobaczcie, że teraz jak ja to tu troszeczkę oddalimy go teraz. A jeszcze jedno pokażę wcześniej. Bo na tej płytce, jak widzicie, postaram się to zrobić tak, żeby było jakoś widać. Ta kamera moja jest trochę na nic, ale może coś zobaczymy. Zobaczcie, tutaj były takie dwa rezystory. Dwa rezystorki takie tu były. One wychodzą bezpośrednio z portu USB. I te dwa rezystory też musiałem wylutować, żeby one nie dawały tam sygnału. Pod spodem są jakieś tam układy jeszcze logiczne, żeby nam nie wprowadzały jakichś przekłamań. I ja tu zmostkowałem, widzicie, ten pin z lewej strony z pinem czwartym od tego układu i ten pin z tej strony do pinu pierwszego od naszego układu. I tak wygląda mostek w tym naszym układzie, który jest w falowniku. No bo chciałem tu mieć po prostu wtyczkę, żeby po prostu nie wlutowywać kabla na stałe, tylko żeby była możliwość odłączenia tego. Także tak wygląda cała przeróbka od strony falownika, a tak wygląda przeróbka od strony solarza. Czyli podsumowując tą komunikację, widzicie, jak mamy tutaj z falownika wyjście RX i TX, konwerter. W solarze mamy dokładnie to samo, te same poziomy sygnałowe, tylko że też mamy konwerter i musimy tu ominąć konwerter i tu ominąć konwerter. Czyli robimy sobie taki bypass stąd, dotąd. Omijamy obydwa konwertery i to będzie działać. Tylko ja tu źle narysowałem, bo tu TX idzie do TX-a, a ma być odwrotnie. TX ma iść do RX-a. Źle tu narysowałem. A RX ma iść do TX-a. Także w ten sposób, jak to podłączymy, to urządzenie zaczyna komunikację i możemy używać.
Oczywiście, jeżeli używacie jakichś urządzeń innych zamiast sensolara, czyli jakiś, no nie wiem co to może, jakieś urządzenie odbiorcze jakiegoś, jakieś Arduino czy coś, co ma bezpośrednio, musi mieć wyjścia UART na poziomie TTL 3,3 V. No i teraz zobaczcie, pokażę Wam, jak to się sprawuje na przykładzie tego Solarixa. Ja tutaj oddalę ten widok, tak żeby nam tu było lepiej widzieć. Sorry, trochę mi się tutaj... Okej. Dobra, ja go podłączę tutaj, widzicie, tylko pod baterię. Na zasilaczu mam tutaj 25 V, tu mu podłączę. Tak to wygląda. 25 V. To jest 5-amperowy zasilacz, jak go tu podłączam. Falownik nam startuje. I teraz zobaczcie, że widzicie, tutaj są dwie diody komunikacyjne od Ensolara. Ta pierwsza to jest TX, czyli jak widzicie, on co chwilę odpytuje, ale nie ma odpowiedzi. Widzicie, bo odpowiedź to będzie błyśnięcie na tej diodzie. Ja jeszcze, no dobra, nie będę robił zooma. Podłączamy sobie USB, znaczy RS-a naszego pod portem USB, rzekomy. I jak widzicie, mamy pytanie i odpowiedź. I mamy już komunikację. Raz, dwa. I on w takim tempie sobie odpytuje falownik o dane. I możemy sobie dzięki temu urządzeniu wtedy monitorować zachowanie tego falownika. Wszystkie napięcia na wejściach, wyjściach, konsumpcję, zużycie, produkcję i tak dalej, statystyki dzięki temu urządzeniu na telefonie komórkowym czy też na aplikacji na komputerze stacjonarnym. We wcześniejszych odcinkach jest więcej informacji na temat tego urządzenia, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam, żeby się zapoznać z filmikami na tym kanale. Także jak sami widzicie, ten falownik, on jest 2,4 kW. Te modele, które ja tutaj jeszcze pokażę tym, tego falownika, tymi wentylatorami, na te wentylatory nie patrzcie, bo to nie jest chłodzenie od tego falownika, tylko to jest do czegoś innego. Także nie pytajcie mnie w komentarzach, czy to chłodzenie, bo to nie jest chłodzenie. I jak widzicie, ten falownik, bo niektóre modele tego falownika akurat, MPP, one mają tutaj wyjście RS-232, ale nie wszystkie. Jeżeli te falowniki, które mają tutaj wyjście RS-232, to one mają wyjście właśnie na które możemy bezpośrednio, bez żadnych przeróbek podłączyć do Ensolara. Ale niestety ten nie posiadał żadnego RS-a na wyjściu, ten model. Dlatego taka przeróbka no jest wymagana. No. Także da się to zrobić, jeżeli chcecie sobie podłączyć to urządzenie do zewnętrznego jakiegoś kontrolera. No to w ten sposób można to zrobić. A, no i jeszcze mam tutaj taką małą informację dla tych, którzy by chcieli takie urządzenie, tego Solarixa. Jak na sklepie, tam w linku poniżej mam podany link, gdzie to można zakupić to urządzenie. I z tym kodem, zbliżę, to jest taki kod promocyjny i dostaniecie 10% rabatu przy zakupie w tym sklepie na to urządzenie, jeśli Was to będzie interesować. Także zapraszam do oglądania i zobaczymy się w następnym odcinku. A następny odcinek to będziemy tu mieli SML-a na biurku. Ten niebieski falownik 5,5 kW i będziemy go podłączać, tego Solarixa, do SML-a i pokażę, jak to pracuje. Także do zobaczenia, myślę, że niebawem. Cześć.